Siemanko, Jiska, z tej strony Maty, witam was w odcinku z Pure Farming 2018. Jak widzimy, tutaj mamy pre-alpha build, czyli gra, która jest jeszcze w fazie demo i po której możemy się spodziewać jakichś tam niedociągnięć lub tam jakichś ubocznych efektów graficznych, po prostu czegoś, co jeszcze jest, no po prostu w stanie demo, tak? Czyli jeszcze też nie mamy finalnego produktu, tylko możemy się spodziewać na tym, co teraz mamy w finalnej wersji. Tak więc mamy tutaj też proste menu językowe i co jeszcze? No i mamy tutaj cztery mapki na początek, dość sporo w porównaniu do chyba na przykład Farminga, który na początku serwuje tylko dwie mapy, a tutaj mamy ich aż cztery. No, mamy też, no widać nawet dość spore zróżnicowanie, bo mamy ukierunkowanie pod USA, Kolumbię, Włochy, Japonię, czyli mamy to troszeczkę jednak rozbite, nie wszystko tak mniej więcej pod jeden klimat robione. I też dla danego regionu przypuszczam, że z tego co tutaj mogę wnioskować po tych obrazkach, będziemy mieli no, konkretne typy hodowli, znaczy w sumie upraw będzie ładnie brzmiało, upraw, no i przypuszczam, że hodowli też, bo wiadomo. No to co, zacznijmy może od Włoszech, bo tutaj mnie się podoba krajobraz górzysty, bo też mi się też trochę z moim kojarzy. No i zobaczymy, co nas czeka w tych Włoszech. Szklarnie? Przemysłowe, są w pełni automatyzowane, wystarczy, że dostarczą wodę. No i mi znikło, no i okej. Okej, ogólnie to jest moje chyba trzecie spotkanie z Pure Farmingiem, bo dwukrotnie, a nie, w sumie drugie, bo pierwsze spotkanie miałem podczas targów PGA Poznań Game Area i tam Pure Farming miał swoje stanowisko. Jeżeli ktoś nie wie, to można sobie szybko wskoczyć na fanpage'a, tam filmik z PGA, taki króciutki z dwóch stanowisk był, tam właśnie było między innymi stanowisko Pure Farminga pokazane. Tak przelotem, ale było. Dobra, wciśnij jakiś guzik, nie wiem który, ale... Aha, no bo tutaj teraz widzicie, gra mi się troszeczkę kłóci z moją kierownicą. Nie wiem, czy będę mógł jej używać. Zaraz się dowiemy. Kierownica na razie jest sztywna, czyli to na razie źle wróży. Naciśnij guziczek, o. Dobra, kliknąłem. Coś, co mi przypominało. Znaczy coś, co powinno być pod jedynką na moim kontrolerze. Okej, okay. Na początek witaj farmerze, okej, okay. coś tam piszą. Lista zadań, zbierz winogrona z sadu, dostarcz 8 ton winogron do winiarni. Aha, czyli jednak musimy jeździć na wsadzie, tak? Nie ma możliwości na kierownicy. Wsiąść do kombajnu, naciśnij E. Na tablet możemy klikać V. Aha, czyli to pod V też działa, tak, okej. Okay. Wiecie co, będę sobie tak trochę raz z kierownicą, raz próbował klawiaturą, bo no jak widzimy, tutaj mamy demo i ustawień niestety nie ma. Dźwięk sobie jakoś później tam dopasuje, żeby nie było za głośno i za cicho. Ale no jak widać, tutaj mamy tylko powrót do gry, czyli to. No i wróć do menu, to się wrócę do tych czterech, do tego menu z mapami, więc no póki co troszeczkę ten. Okej, okay, widzę, że E, podobnie jak w farmingu, szybko się idzie instynktownie przystosować do tej gry. Bardzo fajnie. I co teraz? Kamerę możemy zmienić? Możemy, mamy kamerę z wewnątrz, która jest taka trochę według mnie... Ja lubię kierownicę widzieć, a nie widzę kierownicy. Zobaczmy czy... O! Kierownica działa, aczkolwiek dalej jest na trybie sztywnym, czyli będziemy się cały czas centrować z maksymalną siłą i może już nie będę teraz się bawił w to nam w wyłączanie tego. Powiedzmy, że od następnego odcinka sobie to jakoś ustawiam, bo teraz szkoda mi o to czasu, ale też nie chcę się z nią siłować podczas całego odcinka, więc uwaga, od chyba 3 lat po raz pierwszy gram na strzałkach, oczywiście nie licząc chodzenia w farmingu, ale chodzenie to wiadomo, czysta sprawa, jazda jest z tego co właśnie zauważyłem całkiem inna, znaczy chodzi o to, że po prostu dawno nie grałem na strzałkach i trochę dziwnie mi się gra. Zawsze byłem przystosowany do tego, że sobie delikatnie skręcę kierownicą i już łuk mamy za sobą. A tutaj, no jak widać, tak dobrze nie ma. Trzeba cały czas kontrolować, jak te nasze koła są ustawione. I... No, i miejmy nadzieję, że dokądś dojedziemy. Tam... bardzo fajne. Drzewa fajne.
ale widzę już nasz cel. Znaczy on już od samego początku był, no ale zobaczymy co nas tutaj czeka. Już na samym początku lecimy, widzę, na całego i już sobie zbiory rozplanowaliśmy. Nasz początkowy budżet to 5000, tutaj chyba można powiedzieć o euro. Więc fajnie, nie mamy cebulionów jak w Konstakrzynie na szczęście. Okej. I teraz tak, trzeba się ustawić w tym miejscu, okej, no to... Tylko jak ja już to wiadę, to pewnie się potem nie będę mógł inaczej ustawić, więc sobie podjedziemy tak, o. I do przodka. Trafię tutaj. Okej, tutaj będę troszeczkę grał z kamery z zewnątrz, bo jednak chciałbym trochę więcej tej gry wam pokazać, bo według mnie to będzie nawet spoko symulator, zwłaszcza, że już sama ta, chociażby pierwsza mapka w demówce już troszeczkę jest poziom nad farmingiem, mógłbym powiedzieć, bo no mamy już całkiem inne uprawy, do których farming chyba się przez najbliższy czas nie zabierze, więc naprawdę fajnie, że pomyśleli o czymś takim. I teraz co ja tutaj muszę zrobić? Coś? O, pracuj. Ale gdzie mam? O, guzik na tym, na G27. Ho, ho, ho. Nie wiem, będę klikał wszystkie po kolei. Może coś się uda. O! Fajnie, klikałem. Aha, to jest... To jest ten zaraz nad skrzynią biegów. Coś się tam rusza? O, coś się rusza. Może się trochę cofniemy, zobaczymy co tutaj się dzieje w środku. O, jaka fajna animacja, patrzcie. Podoba mi się to. Już na sam początek, okej. Tu na górze prawdopodobnie będą zbiorniki, bo tak widzę, że już tak wyglądają nawet na coś takiego. Jak to będzie do góry transportowane te zbiorniki? No jestem ciekaw, zobaczmy, bo może jakieś animacje zobaczymy. No wiadomo, mamy demo, więc nie ma się za bardzo czego jeszcze tutaj spodziewać. Nie, nie, tutaj są zbiorniki? Zbieramy w ogóle? Tak, mamy tutaj w prawym dolnym rogu 240-270 kg lecą. Tutaj za nami też widzę znikają te roślinki, więc chyba jest ok. No ok. Tak, widzicie, już powoli gram, nie wiem ile, 5 minut, znaczy plus minus jeszcze to co na PGA sobie zdążyłem pyknąć, ale na PGA grałem na kontrolerze, a tutaj mam, nawet tutaj nie wiem co do czego, na kontrolerze było to trochę bardziej łatwiej, bo było podpisane, no to mamy tutaj kółeczko, tak, czy tam X, tak, tutaj mamy po lewej stronie, no to na kontrolerze wiemy gdzie mamy tą funkcję, a tutaj na kierownicy tego muszę szukać, a na klawiaturze tym bardziej nie wiem gdzie. Troszeczkę tutaj sprawa z tym, ale nawet szybko się idzie przystosować, więc nie narzekam aż tak bardzo. Ale zobaczmy, bym chciał... O, można tam, właśnie, tak chciałem sobie. Tutaj mamy coś interaktywnego. Pieniążki, stan pieniężny nam trochę chyba oszukują. Godzinę mamy też troszeczkę taką zastopowaną, ale skoro ten monitor jest tak na środku ekranu tutaj, znaczy na środku w ogóle naszego pola widzenia, to przypuszczam, że on będzie w przyszłości interaktywny i będzie nam tutaj wyświetlał, bo teraz jak bodajże włączę sobie... Tak, on się pojawia nam tak, a fajnie by było, jakby się tutaj pojawiał, a nawet jeżeli tak nie zrobię, to fajnie by było, żeby podczas takiej normalnej jazdy, jak teraz wykonuję, żeby było tutaj pokazane no po prostu te realne tutaj parametry, to wtedy można by sobie było nawet chudziki wyłączać i to by było świetne. Ale zobaczymy, na razie ta gra jest w fazie beta, więc dużo przed nami, a to co za nami, no to... To już jest, o, to jest puste pole, o, coś się, dobra, jesteśmy pełni. 4 tony, o, opuszczamy się, okej. Teraz muszę stąd wyjechać, raczej tędy muszę dojechać do końca. Nie wiem, czy to jest zbyt zdrowe dla tych tutaj roślinek. Tam winogron. Tak, chyba dobrze mówię. O, napełniło się, no, czyli to jednak były zbiorniki, czy dobrze myślałem, okej. Teraz nam każą gdzieś jechać. Może tak sobie troszeczkę przejedźmy. Zobaczymy, czy tutaj mamy jakieś detale spod kół. Na razie kurzu nie widzę, ale tutaj też jakieś specjalne. Znaczy jest żwirówka, a żwirak wiadomo, no, czasami troszeczkę pyli, ale... Ups. Uszkodzenia jakieś mamy? Nie, nie, nie będę spoza damage'a jeszcze, czy jakikolwiek jest, bo się wykrzaczę na samą łuczku i co potem? Chyba jeszcze nie ma jako tako pełnej, swobodnej gry w karierze.
Mamy właśnie tylko te cztery mapy i na tych czterech mapach można sobie trochę tam pograć i zobaczyć, co się szykuje. No i właśnie wiemy, co się już będzie szykowało tutaj. Ta mapa będzie typowa pod winogrona. No może coś jeszcze przy okazji się trafi, może oliwki. Zobaczymy. Na razie jedziemy drogą. Mapka jest na razie dosyć mała. Możemy sobie ją powiększyć? Tak, możemy. O, czemu mi to ucieka? Wróć! Halo! Ej! Jakiś guzik z kontrolera. Przypuszczam, że to będzie któryś z... O, dobra, znalazłem. To był któryś z osi. Bo ośki, jak widać, no troszeczkę przeszkadzają. Jak go puszczę, no to on to widzi jako wciśnięty guzik. No i niestety, ale mapę mamy. Jedno pole na początek. Naszą farmę, tak, to był punkt startowy. Czy to centrum logistyczne właśnie. Czy coś mamy jeszcze? Skup warzyw i owoców. Teraz jedziemy do winiarni. No to się wszystko z planem zgadza. No i to jest nasze pole, tak? Winnica numer 1. Wszystko się na razie zgadza. O, widzę, że potencjometry nawet chwyciły. Czyli mógłbym sobie nawet dostosowywać prędkość poprzez ten, ale jak już gram na klawiaturze, to będę grał do końca na klawiaturze. O, mamy brudzące się koła. Okej, okay, robimy jakieś ślady za sobą. No, śladów jeszcze nie, ale brudzące się koła, okej. Okay. Fajnie, doceniam. Fajne, fajny naprawdę efekt. Zobaczymy za jakąś chwilkę, czy kombajn, jak go tutaj nazwali, też będzie się brudził wyżej, nie tylko oponki. Nie, opuścić pojazdu nie chcę. Sprzedaj. I teraz kółeczko to był ten. O ile dobrze. Tak, dobrze. Juhu! W tym jest woda, to nawet fajnie, nawet realnie wygląda. O, wody, odbicie wody mamy. Ale w tym jest woda, czyli to nawet wygląda fajnie realnie, bo to spada do wody, no i potem jest tam przenoszone dalej. A że to musi tam chwilę w tej wodzie chyba odsiedzieć. W sumie ja nie wiem, nie znam się na produkcji wina aż tak bardzo, więc może sobie odpuśćmy ten temat, bo się jeszcze pogrążę. Uciekamy stąd, jedziemy. Nową wiadomość mamy, wróć. Co my tu mamy? Urządzenie przednie, to tutaj podobnie jak w farmingu, tylko nieco inne guziki. Możemy też się przełączać. Aczkolwiek tu już mamy wszystko podpięte. Nie da się tutaj nic rozpinać, przynajmniej w demie. Teraz tutaj w prawym dolnym rogu widzicie, teraz jestem na kombajnie, teraz na tylnym narzędziu i teraz na przednim. I teraz włącz światła X. Które to będzie X? No nie wiem, nie mam pojęcia. Które tu może być X? A tym bardziej, że skróty z farminga nie działają, więc... Nie dobrze! Z czasem sobie zobaczę. Rozgryzę to. Znak 70 tam był, bardzo fajnie, że można 70, ale niestety moja skrzynia biegów nie pomaga. No nie lubi takiej prędkości. Okej, weźmiemy sobie drugi rządek, nie będę już tego przejeżdżał. Teraz musimy wejść na tryb... Ten? Nie ten. Wróć, wejdź jeszcze raz. Ten na pewno. I teraz, o właśnie, mamy te pracuj. Już się podnosimy. Siłowniki pracują. No. Maszyna uruchomiona. Nic tylko jechać. Mamy oczywiście tempomat. Jego się ustawia bardziej na zasadzie z podobnej z Eurotracka, czyli jedziemy sobie jakąś prędkością, klikamy tempomat i on nam trzyma tą prędkość, na jakiej ostatnio nas chwycił. Ile tam mieliśmy dostarczyć do tej winnicy? Ktoś wie? Chyba... Nie wiem jak się wiadomości nawet przebija, więc nie sprawdzę, ale... Tu na górze mamy postęp załadowania chyba, czy tam, nie wiem, misji. Trzeba by ci chyba jeszcze kursik zrobić. Ale w sumie bardzo fajne. Jeszcze sobie z wewnątrz troszeczkę bym pojeździł. O! Nie no, jest naprawdę spoko. Jakby troszkę delikatniej tą kamerę cofli, to by było nawet ok. Znaczy nie wiem, czy mogą cofnąć tą. Być może tak faktycznie jest taki widok, ale... O, jesteśmy już pełni. Trzeba znowu wyjechać. O, powoli, żeby tam nic nie popsuć. Zobaczmy, jak tam stan naszego ogumienia. O, oponki już brudne, jak ta lala. O, nawet się widzę, kombajn zaczął brudzić.
ale nie tak gwałtownie, bo mamy prześwit trochę mały i nie chcemy go tutaj uszkodzić. Ale, ojojoj, skała. Ale widzę, że kombajn zaczął się brudzić i to nawet w tym miejscu, w którym się powinien zacząć brudzić. Jeszcze nie wiem, jak tutaj wyglądają nadkola przednie. Powinny być też w błocie. Ha, tu w ogóle nie ma takich nadkol, jak ja myślałem, ale dobra, mniejsza z tym. Ale z tyłu się zaczęło brudzić w pierwszej kolejności przy kołach. Czyli tutaj właśnie, gdzie będzie tego najwięcej, no i okej, to mi się podoba. Nie wiem, czy to jest jakiś system brudzenia, czy to po prostu są tak... To będzie stopniowo samo przyrastać, że później się nam to będzie rozchodzić na cały kombajn, czy po prostu tylko w tym miejscu będzie brud, a reszta kombajnik będzie czysty, nietknięty. Być może też kombajny do winogron się tak nie brudzą, ale przypuszczam, że to w środku to powinno być. Okej, wysypmy sobie tutaj to. Nie, opuścić pojazdu nie chcemy. No wiadomość, okej, sprzedano. O, fajnie, raport. Farmerzy, ukończyłeś zadanie, gratuluję. I co, to wszystko? Chwila prawdy. Czy nasza przygoda będzie trwać dalej na Włoszech, czy nie? Do zobaczenia, dziękujemy za granie. No ja również dziękuję. O. O, jeszcze niemiaszków dodadzą. Tak. Czy już są niemiaszki? No. O, sprzęt się szykuje fajny. Tak. O, czyli mapa Niemiec też będzie, czyli jednak już coś na początek szykują. No więc, no wiadomo. Jeżeli ktoś by sobie chciał zakupić grę przez PML-owo, to oczywiście link jest w opisie, także jeżeli komuś się spodobało, to jak najbardziej. No z dema z tego z Włoch na razie mogę polecić, jestem pozytywnie zaskoczony, że mimo tego, że mamy demo, mamy tam jakieś ograniczenia, których zazwyczaj nie lubię w symulatorach, bo powinniśmy mieć swobodę, no ale... Ale mimo tego i tak jest nieźle, mamy tutaj no, nową uprawę, co mnie cieszy. Nie tak jak praktycznie w większości symulatorów, chociaż niektóre też się tam szerzej trochę starają o to. Jakieś tam sady budują, ale no tutaj z Włoch jestem zadowolony. W następnym odcinku sobie zwiedzimy coś nowego, zobaczymy dokładnie co. Tak więc to było chyba na tyle z tego odcinka, trzymajcie się, cześć, czołem i do następnego.